No i tak, jest godzina, moi drodzy, 19:10. Ja się wybieram do Dietmara. Jadę się doprowadzić do jakiegoś ładu. A to dlatego, że dzisiaj wyjeżdżamy. W sensie całą ekipą z chłopakami. Najlepsze jest to, że ja nie wiem gdzie. I najlepsze jest to, że to jest mój kawalerski. Także dlatego nie wiem gdzie, co i jak. Widzimy się zaraz. Ja, ale się teraz zesrałem, normalnie. Jeszcze jedź mu tam do pełna. Ja, szkoda, że to się nie nagrało tak jak miało. Wszystko nagrałeś. Wszystko? Opuścił na grypą, cały czas jak jakoś szyję. Ty to specjalnie zrobiłeś. No ja mu wrócę od pomocy, bo będę tej położył. A ja mówię do Izmara, postaw to tam, żeby było fajnie widać, nie? Nie, to tu musi stać. Ja. Kurwa. Główny członek? Główny członek. Pierdoli. Maja. A ty o wszystkim wiedziałeś! No nie wierzę, co za świry, nie? Ja siedzę u Dietmara, a ci wjeżdżają w kominiarkach i mnie wyciągają. Karo to wszystko ustawiła z nimi. Nie. Oby! Nie wierzę. Dobra, chłopaki, ja też mam coś dla was. O, mianowicie... O kurde! Ale to... I ta pełna! To pełna! Zatankowana! Kranu. Ej, ale tu jeszcze po cukiereczku, proszę bardzo. Dzisiaj nie masz diety. Dzięki. Ty też nie. Ja ty o, też, ty wiesz. Ale że to... Dziękuję. Ale to jeszcze nie koniec. Dobra. No, po koszulce przyjdę. Dziękuję. Nie no, on jest za głupi, tak by się nie szczaił. Nie, on pyta serio do mnie, serio Chorwat? Dobra, jeszcze jeden prezencik mam dla was. Jeszcze? Jeszcze! O stary. To dawaj to, my jedziemy, ty zostajesz. Dzięki za prezenty. Dobra. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Góra. Proszę bardzo. O góra. Proszę bardzo. Ej, ja też. Mam czapkę. Dobra. Zamykamy drzwi. Chłopaki mnie po prostu rozwalili, nie? Rozwalili system. Ja ogólnie myślałem tak, wrócę sobie do domu, pojedziemy jeszcze zjeść z Karo i będę na nich czekał. A oni mnie wynieśli, kurde, od Dietmara z salonu, jak gdyby nigdy nic, nie? Ludzie się patrzą, co się dzieje, wszyscy w kominiarkach. Ja mówię, jaki nie? No, to co, jedziemy? No, jazda. Ja myślę, że my jedziemy gdzieś, nie wiem, Międzyzdroje albo Bieszczady. Sosnowiec nawet, o którym już wkręcali od pół roku. No ale jedziemy do Chorwacji. Bieda. Jest. Mamy ekipę mocną, kurwa. Lecimy. Co? Panie, co pan robi? My nie mamy drobnych. Panie. Panie, my nie mamy drobnych. Nie mamy drobnych. Umyć panu szybkę w aparacie. Panie, dobrze pan to, żeby umyć.
Jeden pasek pan zostawi. Jeden pasek pan zostawi. A przyłóż cycę do tej. Hatwo! Co tu pisze? Odsuń ten napis, co to jest. Nie, totalnie się nie spodziewałem tego, co się teraz w ogóle stało. Mi z drugiego planu, nie? O. Dobra, panowie. Jedziemy? Jedziemy? Jedziemy! Jedziemy! Gotowi jesteście przekroczyć granicę? Granica absurdu. Ile nam zostało kilometrów? 360. 360 kilometrów, jesteśmy prawie u celu. No. Panowie, to wygląda jak kurwa luksus. Janusz? To jest jakby luksusowo. To jest jakby luksusowo. No i tak, ogólnie już jesteśmy tu na miejscu, musieliśmy czekać trochę czasu do 15, aż się wyniosą stąd ludzie, więc pojechaliśmy na plażę, bo w sumie mieliśmy jakieś 5 godzin czasu. Jezu, no, widoczki mamy takie, zaraz wam pokażę, bus stoi, Seba śpi. Chrapie. No. Trochę wcześniej padało, bo w sumie była jakaś taka burza, można powiedzieć. No. Zaraz chłopaki już w ogóle poszli się już umyć i spać. Ja też idę się umyć, wyspać trochę, no a później pójdziemy zobaczyć na miasto, co tam się dzieje. No i mam nadzieję, że dzisiaj tak długo nie posiedzimy, bo wszyscy są tak padnięci tą trasą, że to jest niemożliwe. No. Także do zobaczenia. No i elegancko. Jesteśmy gotowi, wyspani, ubrani, wykąpani. No i mamy naprawdę zajebiste widoki. I lecimy na miasto. Jedziemy coś zjeść. Konkretnego. Tak trzeba żyć. Dzień dobry, idziemy na plażę. Bo jest super pogoda. Seba. Siema. Idziemy? Idziemy zaraz. Idziemy. Idziemy zaraz już. Głośniczek mamy przygotowany. Idziesz? Idę. Idziesz? Tak. To idziemy. Wczoraj byliśmy na mieście i dlatego nie brałem kamerki. Ale ogólnie było bardzo fajnie, bo trafiliśmy na koncert Kaszmira. No i wróciliśmy o trzeciej. A spaliśmy do nie wiem której. No i ten. Gdzie i tak średnio idzie mówić. W sensie nie ma weny. Dzięki. Dzięki. Pas Astral. Na płasko, no to spoko, to byś zrobił, nie? No. A tu jest tak i tak. Tak. Nie przełożysz karty, bo jest za mało giętka, tak. Żeby... No to spróbujemy. Bo takim oto sposobem ten oto człowiek zatrzasnął nam mieszkanie. Okej, dobra, wracamy. W końcu w ogóle mamy otwarte drzwi, bo się okazało, że zatrzasnęliśmy klucze w środku i czekaliśmy na właściciela jeszcze. Kurde. Ola jeszcze idzie. No, także... Co? Teraz był szurde! Yeah, tu jest tak fajnie chłodno. Ona już też idzie. Tutaj się robi... Ty, to jak zupa wygląda.
trochę źle słychać, bo nie ma tego mikrofonu, ale i tak jest wejdź. No stary. Chłopie. Nie, nie, nie. Olaf, nie, nie. Dobrze. Okej, dobra. Koniec tej plaży. Opaliliśmy się znowu trochę. Muzyka tu leci non stop. W ogóle tu jest same imprezy naokoło. Jutro mamy zamiar iść jakąś, nie wiem, łódkę wypożyczyć albo coś, jakąś motorówkę. I dużo takich fajnych pontonów jest, takich w ogóle takie okrągłe pontony, bardzo duże, jak kanapa. I tym też pływają po prostu po morzu, nie? Także zobaczymy, na pewno się przyjdziemy, nie Tomaszu? Tak, jest. No, także będziemy się jeszcze dobrze bawić. No. Przedłużyliśmy sobie jeszcze o jedną noc tutaj pobyt. Także na pewno będziemy korzystać. Nie? A jak? A jak? Jeszcze idziemy zrobić zakupki na jutro. Kupimy futro. Kupimy futro. Nie no. Coś na śniadanie. Trzeba coś jeść. Co? Co? Tu jest taki ruch, że to jest niemożliwe, nie? Tu bramkę trzymają, żeby wszyscy przejeżdżali w ogóle. Tu nikt nie płaci. O, tu jest fajnie zimno. Weź kurwa masło. Bierz jakieś masło. Do jajecznicy z 30 jajek jak zwykle rano. Bo koty liżą masło. Koty liżą masło, dobra. Trochę nas jest, a wszyscy dużo jemy. Dlatego nie możemy tak oszczędzać z tym, żeby codziennie robić zakupy. Ale powiedz, co ty chciałeś na śniadanie? Żółty serek, paróweczki, szyneczka, cyk, kanapeczki. Czyli kalorie będą się zgadzać, czy nie? No dokładnie. No, no i dobry podkład musi być. Dobry podkład, tak jest. Pracę weźmiemy. Trzeba zawsze sprawdzić, bo jak są popękane, nie? Jak poruszasz nimi i jak się wszystkie ruszają, to jest okej. Bo jak się nie ruszają, to znaczy, że pękły od spodu i po prostu się przykleiły do tego opakowania. W ogóle wczoraj mieliśmy taką akcję, że wracamy z tego, z tej imprezy i widziałem typa, dwóch szło, którzy po prostu tam rzucili w takiego samego busa jak my mamy, nie wiem, czy to był jakiś kamień czy butelka, nie pamiętam dokładnie. Ja mówię, kurde, oni coś robią, nie? No i koniec końców było tak, że pokazali faka do nas, nie? A my, kurde, wyskoczyliśmy z auta. Typ się normalnie, nie wiem co zrobił, zaczął mówić oh shit i uciekli, nie? No, dlatego teraz cały czas się śmiejemy z tego oh shit, pisk, pisk, tak pokazywał. I już była cisza, nie? Już chyba się będzie bał cokolwiek zrobić do jakiegokolwiek busa. Ma nauczkę na przyszłość. Dzień dobry, ostatni dzień wyjazdu. Żegnamy się z Chorwacją. Idziemy jeszcze na deptak pochodzić, pokupować jakieś tam pamiątki. No, wiecie o co chodzi. Pakujemy się. Już prawie jesteśmy cały spakowani. Tam jeszcze parę osób się kąpie. No i będziemy wyjeżdżać. Kurde, nie udało się wszystkiego ponagrywać, ale naprawdę było super. Wyspa Pak po prostu jest naprawdę fajna. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie. Chociaż wydaje mi się trochę, że jest trochę inny klimat niż na przykład w tej typowej Chorwacji, tam Makarska i tak dalej. Sam wjazd już na tą wyspę jest taki inny. Nie wiem czemu, taki inny klimacik, nie ma tyle zieleni. No i coś jest takiego po prostu innego, ale naprawdę warto przyjechać, nie? Pozytywnie się zaskoczyliśmy. W ogóle fajne jest to w Chorwacji, jak byliśmy na mieście, poszliśmy na drinka, no ale widzieliśmy, że wszyscy niosą właśnie takie jakby w takim dzbanku, takie litrowe drinki i po prostu to było mistrzostwo świata. Piliśmy to nie non stop, ale co wieczór po jednym, bo naprawdę to było dobre, nie? W ogóle fajny pomysł, żeby takie coś zrobić. Bezpieczne piwko. Tak, izolowane. Izolowane. Dobra, stawiliśmy auto na parkingu podziemnym. Idziemy jeszcze na ten deptak po magnesy.
i chyba coś polecimy jeszcze dronem zobaczyć, jak sytuacja. No i będziemy uciekać, kurde, bo mamy kawałek drogi. A mam vlog. Vlog, vlog, nie? Hello! Grüezi von Germany! O, Polen, kurwa. Także, jak widzicie, to się wszyscy bawią, wszyscy kupią piwa i całą resztę innych alkoholi. No fajnie, fajnie, naprawdę. Na pewno tu kiedyś jeszcze, znaczy nigdy nie mówię na pewno, bo nigdy nie wiadomo.